i zarabiacie tą najniższą gwarantowaną przez rząd stawkę, to zarobicie te 1200 funtów na pełnym etacie. Możecie odłożyć całkiem fajną kasę, tak? Nie odpowiadam na wasze pytania, które często zadawaliście. Nie był to hejt, ale taką powiedzmy krytykę, bo efekty, jakie można osiągnąć, mogą po prostu przekroczyć wasze najśmielsze oczekiwania. Ale interesują się nawet osoby, które są singlami, nie mają żadnych rodzin. Można przejść od dziecka zamkniętego we własnym świecie i kiwającego się po prostu w rytm jakiegoś swojego wewnętrznej wibracji, częstotliwości. Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marcin Szymański, a to jest kanał Bez Ściemy. I dzisiaj odpowiem wam na kilka pytań, które zadawaliście w komentarzach, a także dostałem kilka maili, więc również na te pytania odpowiem. Chociaż tym osobom, które wysyłały maile, dałem odpowiedź, właśnie też odsyłając im e-mail. Ale i tak jeszcze odpowiem tu na wizji, bo może kogoś to zainteresować. No dziękuję wam bardzo, że oglądacie ten kanał. Ten kanał jest młody, ten kanał jest mały, ale dziękuję, że was przyciągnął. Bardzo się cieszę, że oglądacie, że dajecie mi jakieś tam wotum zaufania. Dobra, przechodzę już do pytań. Wybrałem kilka pytań. Nie wiem, ile tych pytań będzie. Postaram się, że tak powiem, szybko odpowiadać, żeby nie przeciągać, bo wydaje mi się, że nie lubicie takiego zbyt długiego formatu filmów, takiego trwającego 20 minut plus, czyli preferujecie raczej taki 10 minut, 12 do 15 minut, więc postaram się w tym czasie właśnie zmieścić. A wasze pytania, moi drodzy, dotyczyły tego, gdzie mieszkam. Ja mieszkam w Szkocji, w Edynburgu, właśnie dotyczyły tego tematu między innymi, ale także dotyczyły mojej osoby, tak? Mojej osoby, trochę mojej rodziny, no generalnie tego, o czym wam w filmach mówię. Także jeszcze raz, reasumując, wasze pytania dotyczyły Szkocji, czyli tu, gdzie mieszkam, tego, co ja robię w Szkocji, moich podróży, trochę mojej rodziny. A więc przechodzimy do pytań i już odpowiadam na pierwsze pytanie. A więc wasze pierwsze pytanie było, gdzie mieszkam. W sumie to już powiedziałem, bo się przedstawiłem, ale pytało wiele osób z was, gdzie mieszkam. Gdzie mieszkam, tak ogólnie rzecz biorąc, bo widzieliście tam moje filmy z podróży po Szkocji. Spodobały wam się te widoczki, spodobały wam się te, no to, co wam pokazywałem, bo generalnie w podróżach skupiałem się na pokazywaniu wam natury. Także mieszkam w Szkocji z żoną i synkiem. Już synem, bo to już 13-latek i mieszkamy tutaj od 13 lat, a konkretnie w Edynburgu mieszkamy i cały czas mieszkamy w Edynburgu, czyli w tej pięknej stolicy Szkocji. Moi drodzy, przechodzę do następnego pytania. Słuchajcie, ja tak z głowy, nie zapisałem sobie tych pytań na kartce, z głowy będę mówił, bo myślę, że spamiętałem te pytania wasze wszystkie. Kolejna rzecz, czym ja się zajmuję w Szkocji, co tutaj robię. Moi drodzy, ja na początku pracowałem oczywiście na etacie, tak jak większość naszych rodaków przyjeżdżających za granicę, czy to Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, czy Stany Zjednoczone. Natomiast później starałem się przejść na pracę na własny rachunek i po 5 latach pracy na etacie, a pracowałem najpierw w restauracji, później pracowałem jako kierowca taksówki przez 2 lata i wtedy dobrze wspominam tą pracę jako kierowca taksówki, bo wtedy nauczyłem się języka angielskiego. No myślę, że lepiej niż gdybym nawet w szkole się nauczył, bo to człowiek musiał dawać się w konwersacje ze setkami ludźmi każdego dnia i ludźmi mówiącymi w różnym akcencie, bo woziłem również nie tylko Szkotów, ale woziłem ludzi z całego świata, więc tam różne akcenty się spotykało. I to było fajne, nauczyłem się języka dzięki temu. Tak myślę, wydaje mi się, że komunikatywnie. Moi drodzy, a teraz zajmuję się biznesami. No ja nie przez duże B, bo nie są to biznesy, które jakoś, nie wiem, zrobiły ze mnie bogatego człowieka. Nie zatrudniam też nikogo, no chyba, że mojego syna i moją żonę pomagają mi czasem, jak mają czas i ochotę. Ja się zajmuję głównie sprzedażą książek używanych na platformie Amazon.
i na ten temat nagrałem kilka filmów i nagram jeszcze jakiś film, ponieważ właśnie kolejne pytanie będzie dotyczyło właśnie sprzedaży książek na Amazonie. Ja się zajmuję tą sprzedażą książek, powiedzmy, na masową skalę, czyli tych książek sprzedaję tam setki miesięcznie. Dodatkowo zajmuję się też tak zwanym odsprzedażą używanych rzeczy na platformie eBay. To jest jakby mój dodatkowy biznes. Kolejna rzecz to jest tak zwany dropshipping. Dropshipping, pewnie wszyscy wiecie, na czym to polega. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, no to ewentualnie nagram film. Kolejna rzecz to też zajmuję się Instagramem, też tak bym powiedział zawodowo, bo też tam na tym Instagramie jakieś dudki mi się udaje zarabiać. No i buduję kanał na YouTube. Oczywiście nie ukrywam, że chciałbym go w przyszłości monetyzować, natomiast nie jest to nadrzędny cel. Nadrzędnym celem na YouTubie jest to, że ja się interesuję fotografią, filmografią. Lubię montować filmy, lubię robić zdjęcia, lubię kręcić filmy, to dlaczego miałbym się z tym z Wami nie podzielić? Widzę, że interesuje Was życie w Szkocji, interesuje Was natura, interesują Was podróże, więc takie rzeczy Wam tu będę pokazywać. No i kolejne pytanie dotyczyło właśnie tego Amazona, o którym wspomniałem. Jak się zabrać za sprzedaż książek na Amazonie? Moi drodzy, na to pytanie nie da się odpowiedzieć w jednym zdaniu, ani w jednym mailu, czy w jednym komentarzu, bo to pytanie zadajecie dość często i zarówno w mailach, jak i w komentarzach. Ja Wam odpowiadam, że nagrałem już 3 filmy, które są na kanale, które być może nie jakoś mega szczegółowo o tym mówią, ale dają Wam taki ogólny zarys i jest w przygotowaniu długi film, taki chyba z 2-godzinny ten film będzie, więc tylko dla cierpliwych. Tam dokładnie krok po kroku pokazuję, jak sprzedawać książki na Amazonie i jak udało mi się rzucić pracę na etacie i żyć ze sprzedaży książek, bo jest to możliwe, chociaż jest to już troszkę trudniejsze, bo konkurencja się robi coraz większa, ale nadal jest to możliwe. Pamiętajcie, że Amazon, a konkretnie twórca Jeff Bezos, zaczynał właśnie od sprzedaży książek na Amazonie, i Amazon ma do tego, i twórca ma do sprzedaży książek nadal sentymentalne podejście, więc platforma Amazon faworyzuje, bym powiedział, używane książki, ogólnie książki, więc nadal warto w to wejść i nadal można stworzyć dla siebie fajny biznes z tego. Nagrywam taki szczegółowy film na ten temat. Ten film się pojawi niedługo. Ja już odraczałem termin pojawienia się tego filmu, ponieważ trzeba się do tego przygotować. Chciałem się do tego przygotować, żeby Wam dać profesjonalny materiał. To raz, a dwa, na początku nie było zbyt wielu Was zainteresowanych, natomiast teraz widzę, że jest coraz więcej osób tym tematem zainteresowanych, to ten film się już pojawi, obiecuję, że w lutym, myślę, że to będzie w okolicach 2-3 do 4 tygodni od dnia dzisiejszego. Także przechodzimy do następnego pytania. A kolejne pytanie, moi drodzy, dotyczyło, w zasadzie już odpowiadałem na to pytanie w poprzednim filmie, wstawiam link, a raczej zakładkę do tego filmu po lewej stronie na górze, albo po prawej stronie na górze. Nigdy nie wiem, gdzie YouTube to wrzuci, bo powiem Wam szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja mogę sobie to ustawić. Chyba mogę. W każdym razie gdzieś na górze widzicie teraz zakładkę do filmu, gdzie odpowiedziałem szczegółowo na to pytanie, na które teraz szybko odpowiem. A konkretnie to było pytanie, czy warto jeszcze teraz po Brexicie przyjechać do Szkocji, ogólnie do UK. No i ja teraz odpowiem Wam, że warto, ale pod warunkiem, że przyjeżdżacie na dłuższy okres lub na stałe. Jeżeli chcecie przyjechać na parę miesięcy i sobie zarobić i wrócić, to nie UK, zdecydowanie nie UK, ponieważ w parę miesięcy nie odrobicie tych kosztów, które musicie ponieść, aby dostać się teraz do pracy w UK. Więc do Szkocji czy do UK warto nadal przyjechać, ale tylko dla osób chcących się tutaj osiedlić na stałe lub na dłuższy czas. Dłuższy czas, co mam na myśli? Co najmniej 12 miesięcy, ale to jest takie absolutne minimum 12 miesięcy. Więcej na ten temat, czyli na temat jak dostać wizy do UK, jak szukać pracy, ile trzeba zapłacić, żeby się tu dostać do pracy oraz
No w ogóle jak wygląda ta cała procedura wizowa, wizowo-paszportowa, prześledniczowa, że tak powiem, szukania pracy. Też Wam stawiam zakładkę do filmu, w którym odpowiadam na to pytanie szczegółowo. I za chwilę wstawię drugą zakładkę, gdzie w ogóle nagrałem film o tym, jak się teraz załatwia pracę w UK, jak się załatwia wizę pracowniczą, studencką bądź rodzinną. Także zachęcam do obejrzenia tych dwóch filmów. Dobra, moi drodzy, przechodzę do kolejnego pytania. Następne pytanie, moi drodzy, zadawaliście takie pytanie, no bo pewnie część z Was przejrzało sobie po prostu wszystkie filmy, playlisty i zauważyliście, że ja tu mówię o życiu w Szkocji i generalnie o takim życiu, taki codzienny vlog, tak? Taką życiówkę też tutaj nagrywam. Natomiast sporo też pokazuję podróży i mówię dużo o podróżach po świecie i zadawaliście się pytanie, podoba Wam się właśnie ten format, że ja łączę jakby życie w Szkocji z podróżami, podoba Wam się to i zadawaliście pytanie, czego tu będzie więcej, czy życiówki, czy podróży. Moi drodzy, tu będzie mniej więcej 50-50. Naszą pasją, czyli moją, mojej żony i mojego syna są podróże po świecie. Chcemy zwiedzać cały świat, oglądać cały świat i to już robimy i będziemy to robić, więc na pewno możecie się tu spodziewać, że zabierzemy Was w najpiękniejsze zakątki świata, w najdziksze zakątki świata. Zobaczycie typową, nietypową polską rodzinę, która się zachowuje czasem jakby była crazy, jakby była poszczelona, czasami poważnie. Zobaczycie po prostu nasze podróże, zobaczycie świat naszym okiem, a w najbliższym czasie będziemy podróżować do Turcji, do Jordanii i będziemy Wam pokazywać fajne miejsca. Także no i oczywiście ta życiówka, tak jak zauważyliście, i oczywiście ta życiówka, będziemy Wam pokazywać Szkocję, edukację, pracę, kulturę, jedzenie, będziemy Wam mówić o Szkotach, pokażemy Wam nas, no bo w końcu my jesteśmy częścią tego kanału, częścią tej życiówki, więc trochę opowiemy Wam o nas. No i trochę opowiem Wam o moim synu, a konkretnie o tym, że mój syn cały czas w cudzysłowie walczy z autyzmem. W cudzysłowie mówię, no bo osiągnęliśmy na tym polu ogromny sukces. Chłopak zrobił ogromny progres na dzień dzisiejszy. Autyzmu po nim prawie nie widać. No i z tym się będzie wiązała odpowiedź na następne pytanie. A więc przechodzę do następnego pytania. Część z Was zauważyło, że opowiadałem tu trochę o moim synu, a konkretnie o drodze, jaką przeszliśmy, lecząc u niego autyzm. Mówię w cudzysłowie lecząc, ponieważ miałem tutaj też takie, no nie był to hejt, ale taką powiedzmy krytykę, wytykanie takie, że autyzmu się nie leczy, że autyzm trzeba zaakceptować i nie wiem, zostawić to po prostu samemu sobie. No my podeszliśmy trochę inaczej do tego, zaczęliśmy z tym autyzmem walczyć, terapeutyzować naszego syna i teraz po prostu muszę się pochwalić, że nasz syn jest nam wdzięczny, przynajmniej tak to okazuje. I jak on funkcjonował, jak został zdiagnozowany w wieku 3 lat, a jak teraz funkcjonuje, jak ma 13 lat, możecie to zobaczyć na moich filmach, że nie jestem gołosłowny, że warto podjąć walkę z autyzmem, bo efekty, jakie można osiągnąć, mogą po prostu przekroczyć Wasze najśmielsze oczekiwania. Ale to pokazuję Wam również w filmach. I wiem, że tymi filmami interesują się zarówno osoby, które mają dzieci w jakiś sposób zaburzone, autystyczne, czy po prostu z innymi zaburzeniami, ale interesują się nawet osoby, które są singlami, nie mają żadnych rodzin, ponieważ no, nie chwaląc się, zachwyciliśmy wiele osób tym sukcesem, jak daleko można zajść, jak daleko można wyciągnąć dziecko autystyczne, jak można przejść od dziecka zamkniętego we własnym świecie i kiwającego się po prostu w rytm jakiegoś swojego wewnętrznej wibracji, częstotliwości do dziecka, które jest autystyczne tylko z nazwy, bo tak ma wpisane w diagnozie, a tak naprawdę sposób, w jaki on się zachowuje i funkcjonuje teraz, to no, przekracza tak zwanych w cudzysłowie niektóre zdrowe dzieci. Zaskakuje nie tylko nas, naszą rodzinę, naszych znajomych, ale zaskoczył też wszystkich terapeutów, lekarzy, którzy po prostu wskazywali go na to, że do końca życia będzie w cudzysłowie roślinką. To
teraz często opadają szczęki tym terapeutom. Także zachęcam do obejrzenia tych filmów. Trochę o tym mówię i trochę o tym jeszcze będę mówić, no bo to jest część naszego życia w Szkocji, tak? Także zachęcam również do obejrzenia tego filmu. Moi drodzy, ja odpowiem teraz jeszcze na kolejne pytanie, ale przez chwilę, no wybaczcie, nie będę się patrzył na Was, więc no nie będziecie mogli spoglądać w moje piękne oczy przez parę minut. Okej, okay. Wy macie piękne oczy, ja mam po prostu oczy. No nie, no słuchajcie, troszkę żartu nikomu nie zaszkodzi, tak? Zresztą możecie zauważyć, że wprowadziłem nowy format film. Based on the incredible true story. Że tak powiem, na moim kanale. I ten format będzie się prawdopodobnie w niedzielę pojawiał. Będzie to seria filmów satyryczno-humorystycznych, gdzie w sposób właśnie taki nie do końca poważny opowiadam o tym, co się dzieje na świecie i wyrażam swoją opinię na ten temat. Niektórzy mówią, że to jest trochę jak styl Gonciarza, ale ja uważam, że to jest mój styl. Natomiast do Krzyśka Gonciarza mam wielki szacunek i uważam, że nie dorasta mu do pięt. To jest legenda. Także jeżeli zauważacie jakieś elementy w moich filmach, właśnie w tej serii nowej, o której mówię, od Krzyśka Gonciarza, no to ja jestem bardzo dumny, że chociaż w jakimś 1% potrafię zrobić coś tak dobrego jak on. Także pozdrawiam Krzyśka z nadzieją, marzeniem, że kiedykolwiek on obejrzy jakiś mój film. Moi drodzy, i właśnie o tym formacie, o którym mówiłem, zachęcam Was do śledzenia tego formatu. Nazwałem to Wymądrzałka, ponieważ ja tam się wymądrzam trochę i chciałbym, żebyście ocenili, czy ten format Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. No ja tam po prostu jestem sobą, no bo ja tutaj do Was mówię teraz dość poważnie, może tak niektórzy stwierdzili, że sztywno, ale generalnie jestem taki pochybany, naprawdę. Jak mnie poznacie, to zobaczycie. Pochybany, poszczelony. Nie biorę do końca życia na poważnie, bo to nie ma sensu po prostu. No, także w sumie to było. W zasadzie to była odpowiedź na kolejne pytanie, bo zauważyliście ten format i ktoś tam z Was coś tam się zapytał o ten format. Kolejne pytanie, moi drodzy, i to będzie już odpowiedź na ostatnie pytanie, bo tak jak mówiłem, nie chcę jakby tego filmu przeciągać w nieskończoność, nie chcę, żeby robiło się z tego Przeminęło z wiatrem, czy jakiś serial na Netflixie, a dotyczyło to zarobków i mieszkania w Szkocji, a konkretnie cen mieszkania i zarobków. Moi drodzy, jeśli chodzi o zarobki w Szkocji, to one są, myślę, podobne jak w całym UK. Jeżeli pracujecie na pełnym etacie i zarabiacie tą najniższą gwarantowaną przez rząd stawkę, to zarobicie te 1200 funtów na pełnym etacie. I oczywiście nie wliczam tu żadnych premii, nie wliczam żadnych podwyżek. Mówię to, co dostaniecie na początek, tak? To, co dostaniecie na początek, więc nie jest to jakaś ogromna kwota, ale nie jest to też mała kwota, jeżeli to jest kwota na osobę, tak? Bo jeżeli jesteście w parze, no to powiedzmy, ty zarabiasz 1200 i twój partner, partnerka zarabia 1200, macie 2500, wynajmujecie jakieś małe mieszkanko i żyjecie w miarę skromnie i możecie odłożyć całkiem fajną kasę, tak? Ja wiem, że to jest względne, bo dla niektórych fajna kasa to jest 100 tysięcy miesięcznie, a dla innych to będzie 100 funtów, tak? Natomiast ceny mieszkań w Edynburgu są dość wysokie. Za jedno bedroomowe mieszkanie musicie zapłacić co najmniej 600 funtów miesięcznie w górę i to będzie ciężko za 600 znaleźć, bardziej tak za 700 bym się składał, jedno bedroomowe mieszkanie mówię, czyli jedno sypialniowe. Natomiast dwusypialniowe mieszkanie to już jest cena jakieś 750, bliżej 800 funtów i to jest w Edynburgu. Poza Edynburgiem, na takich mniejsze miasteczka, prowincje, to będzie znacznie taniej, to będzie 30% nawet taniej, czyli jedno sypialniowe poza Edynburgiem to będzie jakieś nawet 450-500 funtów, dwusypialniowe poza Edynburgiem to będzie jakieś 600-650 funtów. I więcej na ten temat się nie rozgaduję, bo tu Wam wklejam znowu kartę do filmu, w którym więcej o tym mówię. Także, moi drodzy, odpowiedziałem Wam, myślę, na wszystkie pytania, które zadawaliście w ostatnich tak mniej więcej 15 filmów, bo tak mniej więcej przejrzałem ostatnie 15 filmów. Jeśli macie jakiekolwiek jeszcze pytania do tego, co tutaj teraz powiedziałem, to piszcie do mnie.
lub po prostu dajcie komentarz. Ja odpowiadam na każdy komentarz, odpisuję na każdego maila, także zachęcam do pisania. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, to proszę Was, zasubskrybujcie, dajcie jakiegoś lajka, nawet podzielcie się z tym filmem. Was to nic nie kosztuje, a ja dzięki temu dla Was będę mógł robić jeszcze więcej dobrej, mam nadzieję, roboty. Trzymajcie się.